Dzisiaj w Księdze Przysłów słyszymy o tym, że przestrzeganie prawa i sprawiedliwości jest lepsze dla Pana niż składanie krwawych ofiar. Oczywiście chodzi o taką pobożność zewnętrzną, składanie wielu ofiar, o to dostarczanie takiemu bóstwu, które jest żądne ofiar, przynoszenie wielu ofiar, wiele modlitw, wiele pobożności, wiele pielgrzymek, wiele aktów zewnętrznych, które są przecież same z siebie dobre, bo pokazują, oddajemy cześć przez to Panu Bogu. Ale prawda jest taka, że po to, żeby ta pobożność zewnętrzna miała jakikolwiek sens, potrzebne jest badanie swojego serca pod kątem prawa, sprawiedliwości, bo to jest suma wyrażania miłości wobec Pana Boga, drugiego człowieka i wobec siebie. Jeżeli tego nie ma, to pozostaje pusta ceremonialność, którą nazywamy dewocją, czyli czymś, co bywa praktykowane długo i staje się po prostu toksyczne wobec otoczenia.